Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną... Dopiero zaczęłam swoje nagrywanie, więc dzień doberek, jajeczko i goperek. Ale jest tobą siostra. Tak. Jest ze mną siostra i gramy dziś w Core Keepers. Chciałem w sumie Core Keeper, ale tak, nie wiem czemu ciągle mówię to w formie mnogiej. Ale mniejsza z tym, więc tak, na dzień dobry zjemy kilka kebabów z ryby. I tak, jaki jest dzisiejszy cel? Siostra powie, czy ja muszę mówić? Ubicie naszego przystojnego króla gluta, jak ja go zwę mówić. Ale zanim coś to choć, trzeba pokazać widzom, co zmajstrowałam. Jeszcze nie skończyłam oczywiście. Już idę, tylko daj chwilę, muszę perka sobie wydać. Poza tym, że jak bieganiu. Widać, mamy tutaj już kilka nowych stołów. To zaczęłam sobie budować chałupkę. I mam swojego prywatnego zwierzątka gluta. A, no tak, zapomniałem, że tamto miałem pokazać. No, już idę. Tak. Tak, ale jesteś świadoma, że ten twój zwierzaczek może za jakiś czas dostać kolegę samego z siebie, więc no. To jest niebezpieczne. Jest owinięty płotem. No okej, okay, jak uważasz? No, ale mniejsza z tym. Siostra gotowa? Nie będę, tylko sobie ją założę. Okej, okay, skoro bardziej nie będziesz, to ja idę tłuc króla gluta, jak ty go nazywasz. Ogólnie mam też tarczę. A, okej, okay. Już go wkurzyłem, przez przypadek. O, świetnie! Okej, okay, chyba jednak się nie uda. Chyba jednak się nie uda. Biegnę! Oj. Szybko, siostra. A masz ty, królu glucie. Au. Okej. Okay. Jesteśmy przygotowani bardziej niż pewnie gra to przewidziała i tak lamimy. Super. O, umarłam. Aj, niestety. Ale coś pierwsza czuję, że... Pierwsza na odcinku. Nie. Może się pośpiesz, proszę, bo ja tym... Powinienem dać radę, przez to, że już się nauczyłem. O nie, chyba się wściekł. Siostra, ratuj, on się wściekł. Proszę tu, panie, już jestem teraz bliżej. Może okay, go ubijemy. Okay. No, nie ma dużo życia, ale się wściekł, więc to jest problem. Odciągaj, to ja go będę tłuc. No nie. O, dobra, dobra, siostra, zrobiłaś to. Mam panie! Mam to nagrane. Skrzynka! Co to? Nie ruszaj mojego mam grobu. Mam jakiegoś sprzedawcę. O. Czekaj, NPC mamy? Mhm. I mamy grobek. To jest mój. Aha. Został. Okej. Okay. Czyli w taki sposób się tutaj zdobywa NPC-ów. I co on ma? A. Można u niego kupować miedź, fiber, drewno i glut. Okej, okay, a w skrzyni coś jest? O, zobacz, co jest w tej skrzyni. Team oil. Widzisz to wszystko? Hmm? Mamy kryształa. Miałaś rację, że to z bossów wypada. Ale tak, a co, slime oil, co to jest? Słoń wypełniony slajmową esencją. Używany do dbania o brodę. Umieść to w odpowiednim pokoju, a brodaty... charakter, czy brodata postać się może wprowadzić. Okej. Okay. Dobra, to ja to biorę. Bierz, ja sobie kryształa ukradłem to, zaraz go wepcham w miejsce teoretycznie prawidłowe i zobaczymy co dalej. Czyli jednego bossa mamy z głowy. Teoretycznie tak, chociaż ja tam nie wiem. I co tutaj mamy? Gorm the Devourer Scanner. Hive Mother Scanner i... Slime Sword. Okej, okay, dobra, to ty chcesz, to sobie go zrób, proszę bardzo. Ja mam proce, więc mi nie potrzeba niczego innego. Garm the Devourer oraz Wydaje mi się, że tutaj będzie dobre miejsce. A, czyli teraz można stworzyć skanery tych i poszukiwanie tych innych bossów, z tego co widzę. I na to potrzebujemy Mechanical Parts i Ancient Gemstone'y. Coś, czego już powinniśmy mieć dosyć dużo, więc okej. Okay. O,
Ja dobra, postawiłam jednak, to u mnie w chałupce. Nie wiem, czy okay. To odpowiedni pokój. Czyli chcesz, żeby w twojej chałupie mieszkał jakiś brodacz, tak? W twojej chałupie ma mieszkać brodacz. Okej, okay, dobra. To rób mi same sorda, a ja w sumie nie wiem, co ja zrobię. Spodziewam się, że więcej czasu nam zejdzie na walkę z tym dziadostwem. To mnie też i trochę się zawiodłam. Ale na czym się zawiodłaś? Mało czasu nam zeszło. A, no, to tak, bardzo mało. Ale tak, można było się spodziewać to. Ja w takim razie może ogłoszę, co następuje i jaki jest mój następny cel. Skoro i tak już tak ja wyszło. Mam tutaj slajma, mam, ale mam dobra. Mało slajmu. No dobra, mniejsza o to. Mój następny cel i cel ogólnie następny, który chyba powinniśmy przedsięwziąć, że tak dziwnie to nazwę, jest to oczywiście poszukiwanie żelaza, więc tak, wyruszam na poszukiwanie żelaza, nowego biomu prawdopodobnie, znowu jakiegoś też, ewentualnie zbierania pierdyliarda cyny. A siostra zajmuje się siostrowymi sprawami, nie mnie to oceniać. Zaraz jasne. Będę budować chyba dalej chałupkę. Okej. No, powodzenia czy coś w sumie. Ja wiem, że to jest bardzo ciekawe, ale no. Ja tu nie oceniam ciekawości, tylko... Ja tu nie oceniam ciekawości, tylko no, powodzenia czy coś, bo w sumie nie wiem, co mam powiedzieć w jakiejś sytuacji. Budowa chałupy to dosyć takie podstawowe działanie. Ja żeby to było złe czy coś, tylko... Oczekiwałem trochę więcej... wyzwania. Ale ja mniejsza. Czego ty się spodziewasz? Mówiłem odrobinę więcej wyzwania, chociażby. Na przykład co? Ale co na przykład, co? Ja się nie znam na tym. Ja nie wiem. Ja wiem tylko, że poluję na gluty dzikie, które znalazłem w glinowych jaskiniach. Mam swój nowy mieczyk. Glutomiecz. Miecz stworzony z twoich pobratymców, jak się z tym czujesz? Jednocześnie dobrze i jednocześnie źle. A dlaczego to? No, wytłumacz. No bo dlaczego to jest to? Jednak z moich pobratymców. Ale mamy drugi nagrobek do naszego małego cmentarza. O, trzy, prawie robak mnie zgniótł. Ten wielki. O właśnie, idę do... Ja do ciebie idę swoją drogą. Wiesz, ja tutaj teraz sprawdzam, co to za tunel tego robaka jest i go zwiedzam, dlatego mi prawie zgniótł. Ja ale... w sumie to mogę do ciebie przyjść, bo nie chcę budować chałup. To mogę zrobić poza nagraniem. Okej, okay. No mówiłem, rób to co chcę, to. Ja w takim wypadku... Ja w takim wypadku wezmę tylko cyny, którą znalazłem, nawet nie wiem po co to jest, ale tak. Ja się, no, nie wiem po co, bo już mam tego chyba wystarczająco na wszystkie rzeczy. Nie tym ale razem, wezmę, nie mamy jeszcze wszystkich stołów do krawcenia. A czego jeszcze brakuje niby? Przecież wszystkie stoły zrobiłem chyba? Chyba jeszcze dwóch lub jednego. Nie wiem, których dokładnie, bo nie pamiętam, ale no. Okej, dobra, no mogło się tak zdarzyć chociaż. Osobiście wątpię, żeby do tego doszło. Wydaje mi się, że naprawdę już wystarczająco tam chyba nakrafciłem. Ja zrobiłam tylko te dekoracyjne. O, tak. Hej siostra. Perek, mam... Tak wygląda ten mieczyk. A, ładny, widzę. No to zapraszam do zwiedzania tunelu, bądź gotowa, żeby... na ten moment musieć uciekać. Kiedy on się pojawi, będzie chciał nas zgnieść swoim grubym cielskiem. I tak, przy okazji też oczywiście... Nie mamy upatruj... już wędka. No, tak. Więc ja przedstawię łowienie. To przedstaw u siebie łowienie. Moi oglądacze już i tak to widzieli, więc no. Okej, okay. I chyba znalazłem znowu wejście. Nie umiem tutaj łowić. Od razu tak. Mówię. To znowu to miejsce, niestety. To, czyli? O, tak wygląda łowienie w tej grze. Miejsce, w którym są bardzo niebezpieczni wrogowie. Poczekaj. To jest poziom zepsucia wędki, tam jest ryba, która ucieka i musimy ją dociągnąć do lewego rogu. Jak widzicie, bardzo sobie z tym dobrze radzę. Stardew łowienie... Ustalmy, w Animal Crossingu i Stardew łowienie jest proste.
Okej, jak uważasz. Ale mniejsza z tym. No, więc wracając do tego, o czym mówiłem, siostrą, to znalazłem znowu minibiom pełen agresywnych larw, co jest moją zmorą taką trochę od poprzedniego odcinka w sumie. Przyjdę. Ale dobra, to był minibiom na szczęście, więc szybko się z tym porałem. Ja pójdę no i dalej szukam czegoś. Ciebie, bo chcę poeksplorować troszkę. No, to przykro mi z tym, idziesz do mnie, więc trochę się z tym spóźniłaś, już odbiegłem dalej i pewnie wykopałem wszystko, co jest cenne w tym świecie. Jak zwykle i... znalazłem jakiś trójkątny akcesorium. Jakaś... trójkątna złota rzecz, która wibruje energią. A, i właśnie, przy okazji jeszcze taka ważna kwestia. Zauważyłem jedną taką kwestię właśnie, że tutaj za jakieś takie dziwne coś można się resetować, jeśli chodzi o umiejętności. A z drugiej strony też widziałem, że ten cały NPC ma opcję sprzedawania chyba za taką rzecz, więc teoretycznie może ten NPC pozwala na RSPC. Byłoby ciekawą opcją, wiecie, jeśli ktoś stwierdzi, że jednak nie chce, powiedzmy, być mistrzem unikania, jak się stoi w miejscu, tylko woli być, dajmy na to, szybkim biegaczem. A przy okazji, siostra, wzięłaś jakieś jedzenie ze sobą, czy muszę żreć surową paprykę? Zapomniało mi się. Okej, okay, czyli surową paprykę będę musiał żreć za chwilę. Chociaż to nie jest problemem. Okej, okay, nawet nie paprykę, widzę tutaj lepsze jedzenie. Wood fishing rod znalazłam. Co? Teraz, kiedy jest niepotrzebne, znalazłam wood fishing rod. A, okej. Okay. To powiem ci szczerze, że to jest to samo, co startowa wędka rybaka. Dlatego tak powiem, tak właśnie całkowicie mówiąc, zastanawiało. To jest nie tak z tym wszystkim, że właśnie nie było nigdzie drewnianej wędki, a tutaj proszę, mamy odpowiedź, trzeba było po prostu ją znaleźć. Próbuję znowu wyłowić jakąś rybę. A jaką wędką łowisz, tak swoją drogą? Nową. Ale wiesz, że ona jest słabsza. Co? To zobacz opis. Dodaje mniej do łowienia ryb. 74? To więcej daje niż drewniana. No cynowa tak, przecież ci mówiłem. To ja łowię cynową, no. A, cynową, ja słyszałem tą nową, okej, dobra. Dobra, to w takim razie mój błąd. To dobrze, że używasz cynowej. Ale nie umiem łowić. Mówienie jest proste. No jak mi co chwilę ryby zaczynają się telepać? I nie no, przestają. Bo trafiasz na bardzo wredne ryby, no to co innego. Jak jest ryba wredna, no to oczywiście, że ciężko będzie. Co to za wielki głos? Nawet nie wiem. For this. Właśnie tak, to chciałem do powiedzieć. Tego wiertła. No, trzeba jakichś tajemniczych wiertł do tego, ale nie spotkałem się jeszcze ze sposobem na zdobycie wiertła, więc... powiedzmy, że za dużo nie wiem na ten temat. O, cześć slime. Ogólnie to ta slajmowa broń powoduje spowolnienie. O, to może być przydatny efekt, nie zaprzeczę. W szczególności jeśli natrafi się na jakichś szczególnie niebezpiecznych wrogów. Chociaż nie wiem, czy to są jacyś tacy, na których aż tak by się to opłacało. A póki co... Co biom tam? Tutaj? To nie jest żaden biom. Tutaj są miejsca, w których mogą larwy się pojawiać. O, proszę, i tam są takie piękne larwy. Ładne larwy, prawda? Nie za silne wcale. I'm a close to dead. Proszę, to ci powinno pomóc. Wspaniała rzecz zwana miksturką zdrowia. Standardowo, tak jak we wszystkich grach, musi być czerwona i musi mieć czas odnowienia. A, w ogóle to jest taka ciekawa sprawa, bo nie pamiętam jaka to była gra, ale gdzieś jakieś grze kiedyś się spotkałem, że... Uwaga, uwaga, bo to są słowa wielkiej herezji, mikstura życia była zielona. Nie była czerwona. Tak. To w Divinity Original Sin 2, tak? Nie, w Divinity mikstury lecznicze są czerwone.
Wiesz o co mi... Tak, wiem o co chodzi, ale nie będę tutaj przyznawał się do tego, że takie mikstury robimy. Co jest? Tam, że tobie się to pojawiło. Ale że co mi się pojawiło? No tak jakby troszkę zlamiłam. To tak bardzo troszkę, że muszę iść po swój grób. A ja też. Tylko u mnie to jest norma. Mówiłem, że te całe robaki są bardzo groźne. Mówiłem to. Więc tu masz dowód teraz. Nawet ja w mojej wspaniałej zbroi padłem tak po prostu. Aj, ja mam o wiele gorszą zbroję. No i dlatego ci mówię, że ty się tym nie przejmuj, że padłaś. Jak to ja w zbroi, powiedzmy, że nawet na ten etap chyba najlepszą. Polecam, wiesz co, polecam ci nosić łóżko. Tu sobie stawiasz, kładziesz się tam na chwilę. Ale tu musisz mieć pokój zrobiony, tak jak w Terrarii. Nie możesz położyć łóżka byle gdzie. A. Okej. Okay. No. Więc to nie są standardy Minecrafta, żeby byleby potworów nie było w pobliżu. Tutaj musisz mieć naprawdę pokoik zrobiony. A szczerze mi się nie chce tym zajmować tak bardzo, więc tak. Będzie trzeba częściej to robić. I swoją drogą też zastanawiam się, czy są tu jakieś, powiedzmy, sposoby szybkiej podróży. Wiecie, jakieś pseudo-teleportery czy coś, bo... No nie ukrywając... Podróżowanie takie jak teraz to fajna sprawa i okej, ale no... Jedna mała śmierć... No cudem jesteś czasami... tak szybki. No dlatego mówię, że trzeba mieć... Dlatego mówię, że trzeba mieć pokoje sobie porobione w różnych częściach świata i położyć chcę, żeby respawn był w danym miejscu. No, ale wracając... odpowiadając na twoje pytanie, zjadłem sałatkę. Z papryki i kwiatków. A, dobra, to nie było tutaj, to było gdzie indziej przejście. Nie patrzysz na mapkę. A po co? Ja wolę moją pamięcią tutaj się kierować. O, to dobra, jesteśmy już w dobrym miejscu. No, ale wracając, siostra, jeśli chodzi o to, dlaczego zginęłem czy coś, to napotkałem rozwiniętą larwę. Duże, rozwinięte larwy, albo larwoludzie, bo w sumie można to nazwać larwoludzie. Są na tyle groźne, że widzisz, nawet mnie mogą mieć na 3 ugryźnięcia, więc tak. To jest główny powód, dlaczego myślę o tym, żeby szybko szukać sobie żelaza, żeby zrobić zbroję. Pierwszym żelazną zbroję pierwszym byś ty otrzymała. Mi wystarczy to, co mam obecnie. Jako, że jestem tutaj tym, który... Mi wystarczy to, że dostanę cynę. A tu cyny mamy pełno. W sumie dobra, miałem pełno, niestety teraz leży w moim grobie. A całe szczęście, jeśli te duże robaki nie zdążą do mnie podejść pierwsze, to mogę je łatwo wyeliminować, więc chyba odzyskam mój grób. Przynajmniej tak powinienem odzyskać. Czerwony jest twój? Nie, czerwony jest mój. Tak, czerwony jest twój. To jest jedna rzecz, a druga... twój zawsze też ci świeci napisem. W czasie, kiedy obcy tego nie robi. Tak mówię. Okej. Wydaje mi się, że będzie można robić też farmy robaczków. Tak, można. Tak. Można, można. Jak uważasz, to dobrze myślisz. Chociaż jaki jest ich sens, to... Ja potem rozwalam. Niestety ci nie powiem. Może składniki jakieś będą dawać pojedynczo. A to tak. Zdobywasz z nich mięso, larwy. Czasami. Ale do tego z dorosłych osobników. No i czasami fiber też wypada. Tylko mięso larwy nie jest aż takie potrzebne. Mówiąc szczerze, nie spotkałem się z żadnym zastosowaniem poza kulinarne. Kulinarnie i tak mamy dobre jedzenia już teraz dostępne, więc no. Co to nie robi? Robi się jeszcze większy plecak. Pewnie są jakieś dostępne, ale no. Powiedzmy sobie szczerze, to nie ten etap rozwojowy. Zbierać co się da. Dalej, dorobić pochodni, rzecz jasna, bo się kończą, jakby inaczej. I tak, w sumie... I ten brodacz to dobrze odgadłam, to jest po prostu ten gościu, którego uratowaliśmy od tego gluta. Siostra!
dobre wieści. Mamy żelazo. Nie, mamy kamień. A kamień pewnie zwiastuje nowy biom, a nowy biom zwiastuje potencjalnie nowe materiały. O to mi chodzi. I radzę, właśnie, radzę ci dużo porozbijać tego potencjalnie kamienia. Bo co już zauważyłem, Ring of Stone i tego typu rzeczy wypadają z różnych właśnie takich nowych klocków. Więc może bijąc kamienie wypadnie nam jakaś inna fajna rzecz. Żelazo. A tak, tak, żelazo jest oczywiście. A, mam za dużo różowej wolno. Farby. Będziemy bardzo wolno póki co je kopać, bo wiesz, no... Nasze kilofy jeszcze nie są do tego przystosowane. Ej, ale jak ze dwóch kopiemy, to nie jest nie źle. Mhm. A w razie czego nie przejmuj się kamieniem, ja go zbieram do kieszeni. Ty możesz zbierać spokojnie żelazo. I jak mówię, żelazna zbroja pierwsza będzie twoja. Widzisz to, siostra? Oto moje życie, jak ja kopię surowce. Złoto? Tak, złoto, głupie. Zamiast czegoś sensownego, to tylko ono wypada. Ale te... Może okaże się jakieś super cenne, nie wiem, może ten cały brodaty NPC będzie chciał nagle, nie wiem, zapłacić nam dużo za złoto. Chociaż bardziej to mi teraz zależy na żelazie. Na lewo, idź na lewo, ja zbiorę żelazo. Czy tam jest kolejny NPC jakiś? No właśnie o tym mówię, geniuszu. Tak, wiem, ale tak nie skupiłem się do końca na tym. Forgotten Ruins, zapomniane ruiny, dobra, a masz mosty, siostra? Nie. A, może ty masz mosty. Czyli trzeba szybko stację do craftinga, ty postawić i skraftingować. Już stawiam. Ej, a że kamienie ja biorę, jak już mówiłem, mamy w kieszeni. Nie, ja tam widzę jakieś groźne oczy. Takie czerwone oczy są groźne. Może. Ja bym mogę wycraftingować mosty, to nie problem. Okej, okay. Tak z... 51 mostów na wszelki wielki sobie biorę. Fioletową farbę wyrzucę póki co. Zrobiłam jej za dużo. Myślałam, że jeden pędzel jest jedno użycia, to jest wielorazowego użytku, więc no. A, i uwaga, uwaga. Jest to sprzedawca jakichś takich ciekawych rzeczy. A więc okej. Okay. To coś to są pieniądze i można coś zamawiać. Samony bossów. Jest też Iron Chunk Necklace, czyli wisiorek, który daje dużo pancerza i Flintlock Musket. Piu po prostu. Jeszcze lepsze. Oj, tak. Jak mi siostra. Ale nie. Mogę sprzedać mu gluta za jeden za sztukę. Więc sprzedaj. I to są starożytne monety. To coś. Okej. Okay. A to wielkie... Można coś jeszcze właśnie fajnie sprzedać? Bo wiesz, siostra, chcę sobie kupić muszkieta od razu. Będzie się szybko niszczył z tego, co widzę, ale jest potężniejszy. Masz na siona, złoto jest warte 11 za sztukę. Ciekawe. O. Nie wiem, co jeszcze tutaj można zrobić. Wydaje mi się, że to łóżko będzie tym, jego summonem. A może ewentualnie ognisko to też być. Traveling bed. To tobie się przyda. Nie musisz mieć pokoju na to. Ale tak w opisie było, tak, że tam nie trzeba? To widać na pierwszy rzut oka. Okej, dobra. Pozwól, że jeszcze sprzedam tylko mu te takie jakieś rzeczy, które są pisane jako po prostu valuable. I zobaczę, czy wiesz... Jakby... Campfire, great for huddling together, telling stories and burning marshmallows to a crisp. O, okej, czyli to jest takie coś po prostu innego. Brakuje mi jeszcze trochę, żeby móc to kupić. Niestety. Nie wiem, to chyba nie, to chyba jednak jego spawn, bo nie da się tu położyć. Może coś zostanie. Sama nie wiem, bo nic nie piszę na ten temat. A pozwól, że w takim wypadku jeszcze, siostro, droga, posprzedaję kwiatki i inne rzeczy, które tu mam. Bo to i tak, wiesz, nie są takie cenne rzeczy. Nasiona też mogę sprzedawać póki co, bo mamy tego dużo u siebie. A po prostu zależy na tym, żeby, wiesz, zobaczyć muszkieta od razu, więc no. Oh, jeu. On chyba tylko jednorazowo sprzedaje. Ty możesz dalej muszkieta kupić, powiedz mi szczerze. Nie mam muszkieta. Czyli on to jednorazowo sprzedaje. Okej, okay, w takim wypadku Iron Chunk Necklace jest twój. Gdybym miała pieniądze.
Okej, okay, już widzę, muszkiet ma odnowienie na strzałach. Więc to jest takie potężne piu, które wymaga odnowienia. Oj, podoba mi się, podoba mi się. I widzę te potwory. Oni mają jakiegoś swojego świecącego szamana. Oho, już. Gwiezdny klucz, już zadowolony. Temu niby? Uważaj, to może być bardzo groźne. Jakieś górniki. I z nich ja części i miedź wypadają. To? Mój muszkiet jest potężny. Ty w ogóle słyszysz tą piękną muzykę? Nie, u mnie nic nie gra. Oj, to szkoda. O, znalazłem przy okazji nową roślinkę jakąś. Zaraz powiem więcej, niestety widzę, że zginęłaś. Ale na razie muszę odpędzać tych gości, nie chcę zginąć tutaj, rozumiesz? Jasne, ja sobie wciskam, co nie potrzebuję do krzyneczki. I konkretnie to, co tutaj znalazłem, to... kamienna marchew, dosłownie karrok. Zamiast karrot, więc po prostu karrok, kamienna marchew. No ja przekopię może nam wejście do tego tunelu? O, oczywiście. Rób jak uważasz. Ja w tym czasie za to się tutaj będę bawił i w ogóle takie wow robił, bo... ta gra jest super. To coraz bardziej mi zachwyca swoim pomysłowością. Nie, naprawdę, to nie jest nic nowego, odkrywczego, ale tak to jest fajnie wykonane. A, właśnie, przy to by znalazło przy okazji. To jest dobre wykonanie po prostu. Tak. Jak mam przetopić kurczaki żelaza, jak nie mam żelaza? Nie masz? A no tak, dobra. Przecież ja głupi umarła. Jestem. No tak, ja jestem głupi. Wybacz. Ale wracając. Pixel art w tej grze naprawdę jest zrobiony super. Poza może wyglądem postaci samej w sobie, moim zdaniem są brzydkie. Te postacie gracza, rzecz jasna. Ale to samo można też powiedzieć o Stardew. Tam podoba. Zawsze też mi się wydaje, że postać jest brzydka. Ja właśnie lubię bardzo taką grafikę, taki prosty, przyjemny pixel art. Nie, szczerze mówiąc, wszystko mi się to podoba, tylko wydaje mi się, że postać gracza jest po prostu brzydka, nic ponad to. Powiem animacje tak, też są bardzo aspektu... proste, mówiąc szczerze, ale podoba mi się wykonanie i nie mam do czego się przyczepić, po prostu to jest dobre. Powiem tak, właśnie grafiki, to owszem, mogliby to poprawić, pixel art postaci mógłby być delikatnie bardziej wyraźny. Bo biorąc pod uwagę na przykład taki korzeń i naszą postać, to ten korzeń jest wykonany o wiele lepiej. Możliwe, wiesz, to jest jeszcze początek Early Accessa, teraz jest dosłownie trzeci albo czwarty dzień. A, i tak sobie jeszcze tylko na szybko dodam. Ta gra ma potencjał być naprawdę kolejnym hitem. 2 dni, 100 tysięcy sprzedanych kopii. Co jest dobrym wynikiem. Ale Stardew Valley. Może nie na aż taką skalę, ale będzie to na pewno gra trochę rozpoznawalna, co jest zdecydowanie atutem. Bo gra zasłużyła sobie na to. Zasłużyła, naprawdę, czuję, że to będzie porządny produkt. Co siostra, jak ci idzie dokopywanie się do nas? Stwierdziłam, że pójdę tunelem. A, dobra. Bo ja właśnie tak chciałem ci tylko poinformować, że mi się zaraz kilo złamie, więc no. Mogę ci dać swój. Chociaż nie, to nie będzie problemem. Mam drewno. Nie mam wystarczająco drewna. Dla mu scrap station. Możesz mój grób wykopać, ja mam bardzo dużo. Ale siostra, jak wykopię go, to nie dostaniesz swoich rzeczy chyba. Ale co dostaniesz? Chyba. Ja właśnie nie wiem, czy to tak działa. Nie wiem, czy chcę ryzykować. Dobra, wszystko wypadło tak po prostu, więc okej. Okay. Nie musisz tam wracać. Wszystkie rzeczy, które miałaś, udało mi się właśnie odzyskać w ten sposób. Jestem w połowie drogi. Okej, tylko wiesz, ja ci mówię, że po prostu odzyskałem twoje rzeczy, więc nie będzie aż tak źle. Już jestem na tyle daleko, że mi się już nie chce wracać. No okej, możesz tu przyjść, tylko po prostu ci mówię, że no, odzyskałem twoje rzeczy, więc co się da, to po prostu przetargam, co się nie da, to niestety będę musiał jakoś tam poupychać w inny sposób. Ale ja idę, więc no. Okej, tylko po prostu mówię, że jak rozwaliłem grób, to mi się dużo rzeczy wypchało do kieszeni, nic ponad co. Miałem zapchane eku, więc czego się spodziewałeś? Tarczka też wypadła, widzę, że nie ubrałaś jej zamiast lampy. Na bolsa ubrałam, ale potem ją zdjęłam. Ej, no dobra, rozumiem. O nie, duży robak. Walczę z dużym robakiem.
Bądź ostrożna. Ej, nie jest trudny, wystarczy nie wpadać w jego szarże. Naprawdę, no. Slime? Ty walczysz z tym robakiem? Już go ubiłam. W sensie nie tym wielkim, wielkim. A, no dobra, ja myślałem, że chodziło właśnie o tego wielkiego, wielkiego, bo tak, z tymi to wiadomo, że nie jest trudno. Tylko kwestia jest taka, że po prostu często zlami się zagapi, albo oni mnie gryzą, a ja no, za późno reaguję. O, hołeła. Cztery małe robaczki nagle idą w moim stronę, jak jestem tam w tym miejscu. Co? Dałoby się tutaj może garnek zrobić. To się udało wziąć, to wziąłem. Zaraz ci oddam jeszcze resztę twoich rzeczy. Wędka numer jeden. Nie, nie musisz oddawać podłoga. Tamtej wędki. Dobra, dobra. To w takim razie nie oddaję. Jeden pędzel, drugi pędzel. Różowy nie wciskaj, różowe to wywal. Ale, dobra, mniejsze. Coś jeszcze takiego, motyka. Łopata. Całe drewno w sumie, bo ja i tak będę wracał teraz do obozu. Tarcza. Coś jeszcze takiego istotnego było? Nie. Dobra. W takim razie dziękuję bardzo za spotkanie. Ja w sumie jednak też wrócę. Bo teraz się skapnęłam, że zapomniałam o jedzeniu, ale wezmę ze sobą te dwie rzeczy, może jakoś go przywołamy do siebie. Może, chociaż wydaje mi się, że to może być jakiś podróżny handlarz, którego po prostu w losowych miejscach będzie można spotykać, tak jak z szkieletowym handlarzem chociażby w Terrarii, skoro już do niej nawiązujemy w wielu momentach. Wiesz, no, bardzo prawdopodobnie, że to jest podobna mechanika. Co mówisz? Grałbym sobie w Terrarię. Okay. Na modach. Na modach? No niestety modów jeszcze nie ma jako tako. Na najnowszej wersji. W Terrarię sobie pograć, to ogólnie fajnie by było. Może i fajnie, ale trochę ciężko teraz z czasem u mnie. Jeszcze jest tak dużo obowiązków i tego typu rzeczy. Ale na Corsera to tak? Słuchaj, co innego znaleźć czas na coś, co wrzucam na YouTube'a i pozwala mi po prostu zapełnić, jakby to nazwać, lukę odcinkową, czyli że na dzisiaj już mam odcinek jakiś, nie muszę przejmować. Co innego, kiedy miałbym coś grać tylko dla siebie prywatnym. Na takie rzeczy niestety czasu za bardzo nie mam ostatnio. Niedobrze, sumie... można nagrać Terrarię. Siostro, znalazłem coś ciekawego. Biegnę. Jakieś fosile. Nie, rozwalaj wszystkiego, proszę cię. Dobra. To można zebrać. Tu jest jakaś skrzynia. Była skrzynia jakaś. Była tam ruda. Zniszczony idol rdzenia. 5 kamiennych chlebów. Koszula tego wieśniaka i miedziany kilof. Ja wezmę sobie 2 kamienne chleby, reszta jest twoja. Ale ja zbieram. Wow. Reszta jest twoja. Okej. Okay. A ja tutaj na to natknąłem się, to ci pokazałem. I wiem, że mógłbym kilof wymienić na nowy, ale nie. Nie zrobię tego. Ja mam swój kilof i mi to wystarczy do szczęścia. W szczególności, że jestem teraz na biomach, których, no powiedzmy, że nawet bez kilofa jestem w stanie przeżyć. Mam wystarczająco, wiecie, utwardzane pięści, żeby tłuc glinę już z rączki. Po prostu Minecraft nauczyły, jak mieć twardą dłoń. To z tego, że ostatnio z Minecraftami miałem styczność. Siostra, kiedy to było? Tyle lat temu. Na pewno to było za czasów, kiedy już miałem komputera. Bo pamiętam, jak z Helgą na wakacje trochę testowaliśmy Minecrafty i shadery. Po raz pierwszy byłem po prostu, wiecie, zdolny grać w Minecrafta na shaderach, więc to było takie wow. A i siostra, postaw craftinga, jeśli masz, bo mosty się skończyły. Robi, ser! Okej, okay, no to dawaj. Pamiętaj, masz całe drewno, więc... A nie, nie masz całego, mam jeszcze kilka sztuk, więc mogę sobie dokrafcić mosty szybko. Dobra, dziękuję bardzo. I wysoki poziom w craftcenie, nawet fajny. Często dostaję dodatkowe gratisy. Co prawda tylko mam... Zapomniałam się rozwinąć. A, to spokojnie rozwijaj się teraz. Nie śpiesznie. Teraz zauważyłam nazwę jednego z... Tili w running. Gotago, no. Pa. Brawo! Jestem z ciebie dumny, znalazłeś nawiązanie.
A, przy okazji, jesteśmy teraz już na terenach zwykłego Derta? Tak. Tak czułem, bo dwa uderzenia z łapki, więc tak, to już jest naprawdę miętki kamień. I tak celowo mówię miętki, nie miękki. Ale no, wolę się przypominać, pomimo tego, że jestem świadom tego, że co niektórzy z was na pewno już mnie znają, tyle, że wiedzą, że specjalnie właśnie przekręcam słowa, tak zdarzają się tacy, którzy mogą mi to wypominać później, więc no, wolę być już taki zabezpieczony. Przekopuję się do góry. Okej. O, widzę dużo glutów. Widzę dużo glutów. I widzę miedź. Chociaż sobie... Po co nam miedź, jak mamy NPC-a, który handluje miedzią? O, jesteśmy już chyba blisko naszego domu. Jesteśmy tak naprawdę na miejscu. Tam? Ciekawy sposób wróciliśmy. To jest twoja chałupa. No wiem, ale w ciekawy sposób wróciliśmy. Normalnie jestem... dumny z siebie, bo wyszło to idealnie w moim stylu. Jej, cmenta! Tak, cmenta. Każda nasza śmierć udokumentowana. No. I tak, siostro, swoją drogą, jak już przy tym jesteśmy, czyń honory i zasadź kamienną marchewkę, proszę bardzo. Bo ty jesteś naszym tutaj fermerem, więc to ty fermuj. I can. A, to może ona musi rosnąć na kamieniu? W takim wypadku trzeba będzie wrócić potem na kamienne podłoże i... A czekaj, tu jest kamień chyba? Tak, tu jest stone ground, więc spróbuj na tym może zmotykować, a potem posadzić. Dobra. I grab my motyka. Chyba tak. No. Będzie trzeba takie groundy zdobyć. Mamy ich tu trochę na szczęście, ale tak, tak będzie trzeba. A ja w takim czasie już, znaczy w takim wypadku, wytapiam nam amulinium zwane cyną i żelazo zwane żelazem. I mówię, czego nie mamy chyba. Alchemy mamy, painter mamy, iron workbench nie mamy i railway forda. A no tak, nie mamy torów, zapomniałem to zrobić. Ja będę tory, jak ty robisz tory? Będziemy okay, robić będziesz... bium. Czyli ty zrobisz ciapongi. Tylko będzie trzeba bardzo dużo cyny. I będziemy mogli szybko sobie jeździć po całym naszym podziemiu. O ile one tak działają, ja tak ci tylko przypomnę. Pamiętaj, siostro, to może być całkowicie inne niż się wydaje. Ja się spodziewam, jak to działa. Potrzebuję 9 tinbarów i zaraz zobaczymy, jak działa. Dobrze, tylko pamiętaj też, że tinbary będą potrzebne też do rzeczy z żelaza i innych rzeczy i tak dalej, żeby to wszystko zacząć produkować. Więc nie zmarnuj wszystkie teraz na tory, bo będą problemy. A ja w takim wypadku jeszcze jednego potrzebuję tinbara. A ja może w takim wypadku zrobię sobie kotlety z mięsa larwy, jakieś różne. Wiesz, warto sprawdzić po prostu, jakie połączenia dają, jakie rzeczy. Mamy 5 torów. Niech będzie tak. Japon. I co? Po prostu tu będzie. Stawiamy wózeczek. Tak jak myślałam. Piękne. Po prostu pięknie się bawisz. Oczywiście to robisz. I będzie można cały system kolejowy zrobić. Więc no. Siostra, przeczytaj, jak się nazywa potrawka z grzyba i tego, i mięsa larwy. Ui, mushroom soup. Co to oznacza? Ui? Nie wiem. Glutowata. O! Czekaj, damy... nie dodawaj, ja dam tulipana. A już go dałem tu wcześniej przecież. Ale tak, jeśli o to chodzi, to prawda jest taka, że właśnie chcę teraz podkrywać też trochę receptur z tym związanych. Uwaga, uwaga. Mamy Elshins. Glutowata sałatka. Niamu. Dobrze, drugą skrzynię swoją drogą zrobić na pożywienie. I na koniec, czyniąc honory, połączę kamienną marchew z tym mięsem. Zio! Dobra. Ty się tutaj baw, siostra. Przetestuj. Nie, siostra. Nie ma czasu na to. Póki łodcinek trwa, to trzeba
pracować pełną parą. Inaczej mówiąc, nakrafcić milion łopat, przemielić je na złom. Złomem naprawić wyposażenie. Z tego połączenia wychodzi Guiestone Deep Snack. Okej, okej, jakie ma efekty, bo chciałem to sobie sprawdzić. Jest w drugiej skrzynce. A, okej, Stone Deep Snack. Dużo jedzenia, dużo pancerza. Okej, to w takim razie możesz sobie zostawić dla siebie na czasy, kiedy będzie to ci potrzebne. Bo mówiąc szczerze, to jest takie mocno defensywne, to ty jesteś naszą obrończynią. Dobra. To jest nietypowe, muszę przyznać, ale tak. Może się przywitać w ogóle z naszym handlarzem, bo stoi u mnie w chałupie, teraz go przyniosę do ciebie. Okej, dobra. A ja w takim wypadku, jak jeszcze mamy trochę czasu, bo widzę, że... A nie, 40 minut, dobra, to mam niewiele, ale jeszcze trochę jest. O, dzień dobry, panie dziadzie brodzie. Dziadzie o brodzie. Sprzedaję trochę rzeczy, też chyba limitowanie, ale no okej, ważne, że sprzedaję. Jest takie łóżko, ale ono będzie bardziej ozdobne, z niego nie da się korzystać. I w ogóle, jak korzystasz z łóżka, to tam ustawia się twój spawn point, tak jak w Terrarii. Dobra. Halo? Siostra, trochę się po prostu, można powiedzieć, że trochę czuję się taki zlagowany momentami, jak tak myślę. Za dużo myśli na sekundę, za wolno mózg pracuje, takie sprawy. No mi się wydaje, że ten domek całkiem fajnie wyszedł. Nie jest zły, muszę przyznać nawet. A teraz taka sprawa jedna. Chcesz, żebym ci trochę poprzynosił... Czego? Jak to się nazywa? Brakuje mi słów. Chcesz, żebym ci trochę przyniósł kamiennej podłogi. Tak, to chciałem. To chętnie. Uporządkuję ekwipunek, bo coś mi się tam pomieszało, ale okej. Dobra, to tam... Jak będę miał okazję zbierać kamienną podłogę, to pozbieram. I to będzie też takie już zwieńczenie odcinka w sumie, bo widzę, że mam 40 minut, tam 42 minuty na liczniku, więc tak... Trzeba będzie powoli kończyć, czy tego chcemy, czy nie. Ale oczywiście następne odcinki będziemy mogli też zacząć pomału szykować, nagrywać i tak dalej. Bo pamiętaj, siostro, że w przypadku, kiedy coś idzie na YouTube, to dla mnie jest bez znaczenia, czy nagram to wszystko jednego dnia, czy na kilka dni. Bo i tak będę musiał to przygotować. A jeśli mam, powiedzmy, relatywną swobodę w danym momencie, no to równie dobrze mogę przysiąść i nagrać więcej naraz. Jak w sumie robiłem z niektórymi seriami. Najbardziej na myśli to w sumie przychodzi Supraland, który mogę powiedzieć, że... Lamaland. Supralanda to... Można powiedzieć, że miałem chyba zazwyczaj 7-odcinkowe wyprzedzenie. Przez większość serii, więc... Zejdź mi stąd, bo ja chcę postawić tu. O, swoją drogą, jak dobrze trafię z muszkietem, ze strzałem, to te małe larwy giną na jednego strzała nawet. No, ty nie powiesz. Wiesz, tylko to też jest takie szansa, bo nie zawsze trafię po prostu ten wyższy próg obrażeń. Ale muszę przyznać jednym, że no super to jest, ale jeśli jest dużo wrogów, to mogą cię czasami obleść, zanim zdążysz ich wyszczeloć. Dobra. Chociaż taki, bądź szczerze, taki miecz spowalniający też wydaje mi się być potężnym sprzętem. Pomyśl sobie w ten sposób, dogonić jakiś super potężny wróg szybki, uderzasz go tym co jakiś czas tylko po to, żeby spowolnić i jesteś bezpieczny. Ale on ma durability też, więc no. Kto ma tu durability? A, wszystko ma, faktycznie. Atak to jest 78-94. 2 na 5 na sekundę. 2-5 na sekundę. O, to ja mam pół na sekundę, więc widzisz? Slowdown target movement speed by minus 41.1% for sekund. O, okej, to jest naprawdę dobry efekt i muszę przyznać relatywnie. Masz podobne obrażenia do moich, bo ja mam maksymalnie 201, ale muszę czekać długo, że nie będę mógł, wiesz, ponowny strzał robić, bo co 2 sekundy mogę strzelać, a ty możesz 2,5 ataki na sekundę robić, więc no. O kurczę, znalazłem jakąś podziemną kopalnię, siostra. Już biegnę. Taką opuszczoną kopalnę. Tylko pamiętaj, że proszę powiem, że na następny odcinek to ja bym chciała zacząć robić już
nasze wspaniałe podziemne kolejki górskie. Okej, okay. Ja tutaj tylko pokazałem tak mniej więcej przedsmak tej kopalni. Sam kopalnię zwiedzimy w następnym epizodzie. A teraz, jak mówię, jeszcze póki mam tą krótką chwilkę, to chcę znaleźć brakujący jeden kawałek żelaza, żeby chociaż pierwsze stoisko żelazne móc w następnym odcinku zrobić tak na start, bez przygotowań. Ja tak. W następnym odcinku będę tutaj budować już nam kolejki. Mhm, oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. O, właśnie, tu jeszcze nie zauważyłem, że mam level upa w życie. Fajna sprawa. I jest taka porada, jeśli chcesz sobie ulepszyć życie bądź walkę wręcz, to po prostu bij wrogów. Nawet taki, na takich glutach łatwo wyfarmić, ja już w ten sposób mam 16 w życie. I 10, no przepraszam, 13 w broń dystansową, więc tak, w miarę łatwo to zrobić. Ja sobie posadzę znowu rośliny, bo ostatnio zapomniałam, żeby je sadzić. Mhm, dobra. I więc tak, jeszcze połączę robaka z hardberry. Dobrze, dobrze. A ja w sumie może na ten moment już powiem tyle, że dziękuję bardzo za uwagę, bo już zbliżam się do 50 minut. Ja właśnie sobie na spokojnie zbiorę jeszcze kilka sztuk żelaza i w następnym epizodzie, jak się spotkamy, to postaram się, żeby to już było przetopione i będziemy się bawić w... no, w nowe sprzęty oczywiście. Zrobimy nową siostrę... My będziemy... Ach, nową siostrę, tak, nową zbroję! Siostrza, nie nową siostrę, siostrę zbroi. Jak chciałem już powiedzieć, już nie wiem, czy dzisiaj zapamiętam. Jest... Ja już to zapamiętam, że chcesz mnie wymienić. Nie, tak, teraz tak już bez żartu. Nową zbrojkę to trzeba będzie zrobić, nowego killofa wszystkim. Może tobie jakieś... Nie, nowy miecz nie będzie ci potrzebny, masz akurat dobry chyba. Zresztą zobaczymy, czy tam w ogóle będzie. To wiem, może będą jakieś... tajemnicze elementy wszechświata, nie wiem, jakieś takie... opcje zostania, nie wiem, kontrolerem robotów czy coś. Wiecie, wszystko jest możliwe. A póki co, no naprawdę to już tyle, więc dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.